Dzień dobry! Cześć, witam w kolejnym pięknym dniu z kawą. Ja z kawą. Mamy poranek piątkowy i bardzo ładny jest dzisiejszy w ogóle poranek. Godziny mamy po 9:00. No i dzisiaj właśnie zapowiadają, jest w ogóle połowa marca, centralnie połowa marca. I zapowiadają dzisiaj przepiękny dzień, w sensie taki ciepły, bo słonecznie ogólnie ma nie być, chociaż jak widać troszeczkę słoneczko jednak się przebija. Ja jestem w domu z chłopakami już od środy. Każdego z nich coś tam jak gdyby próbuje złapać, coś się próbuje rozwijać. Na szczęście nie rozwinęło się. Alanka na początku trochę bolało gardło, teraz już nie boli, ale już został też do końca tego tygodnia w domu. Na szczęście wczoraj nadrobiliśmy sporo z nim lekcji. Dzisiaj po lekcjach też jeszcze się tam odezwę do kogoś, zobaczymy, czy, bo nawet może coś zrobiliśmy nawet więcej, także może już dzisiaj też nie trzeba będzie tak dużo robić, na pewno musimy poczytać trochę czytankę. No i tyle. I jest przepiękny poranek, od razu wstałam, otworzyłam okno, kawa, jak zawsze z rana kawa i słuchajcie, aż po prostu chce się żyć i robić cokolwiek, już bym z tą kawą chętnie wyszła na dwór, ale nie chce mi się przebierać. Jesteśmy jeszcze w piżamach. No i dzisiaj taki będziemy mieli jakiś wspólny po prostu dzień. Na pewno zaraz jak albo skończę, albo w połowie zabieram Was do łazienki na moją poranną pielęgnację. Opowiem Wam co i jak, bo obecnie jestem zadowolona ze stanu swojej skóry, czyli ze wszystkich kosmetyków, które używam. Dobra, jestem w łazience. Pamiętajcie też, żeby zawsze mieć umyte dłonie. Zaczynam od serum. To jest z witaminą C i z niacynamidem. Musicie tutaj tak delikatnie, bo ono się dosyć... Dużo go wychodzi, tego serum. Ja od serum zaczynam. I staram się też z rana nakładać te warstwy nie takie gęste, nie takie duże, tak? Pod oko też podjeżdżam. Często też, powiem Wam tak, z rana nakładam sobie jakieś płatki pod oczy, ale przez to, no, że jestem jak gdyby dzisiaj wyspana, no bo dzieci są w domu, to nie musiałam się rano zrywać. To nie nakładam, ale mam z rana, zobaczcie, jakie zasinienia. Dosyć takie spore i bardzo, bardzo widoczne. Jak macie jakieś pomysły, polecajki na właśnie takie zasinienia i takie nie podkrążone, tylko taką podkowę pod okiem, to dajcie koniecznie znać, bo to jest mój teraz jak gdyby najbardziej. No i teraz przechodzę do tej ampułki z centellą. Bardzo, bardzo ją lubię. Ona ma taką wodnistą bardzo formułę, co zaraz zobaczycie. O. Ale jest bardzo komfortowa dla skóry. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że z tej, te dwa produkty z koreańskiej pielęgnacji, które wprowadziłam, czyli tą centellę i ten śluz ślimaka, robią mega robotę. To są produkty, z których nie zrezygnuję, które zostaną na stałe w mojej pielęgnacji. Ona przez to, że jest taka wodnista, to też fajnie, dosyć szybko się właśnie wchłania, nie pozostawia żadnej lepkości na skórze. A już nadaje jej bardzo ładny taki promienny wygląd. Teraz czekam, niech to sobie troszeczkę wchłonie. Dobra, kiedy centella nam już się tak wchłonęła w 70 gdzieś tam procentach, nakładam krem też z tej serii, witamina C z niacynamidem. To jest poranne przebudzenie na dzień właśnie kremik. Powiem Wam, że odpowiada mi ta seria, ale będę próbowała czegoś nowego, chociaż no nie wiem. Lubię produkty z witaminą C na dzień. Ale bym wolała może witaminę C z jakimiś, w jakimś innym towarzystwie, może nie niacynamidu.
I na następny już ostatni krok nakładam teraz ten lotion rozświetlający z Hada Labo Tokio. On jest właśnie nawilżający, ma w sobie nano i makro cząsteczki kwasu hialuronowego i jeszcze coś takiego cięższego do wypowiedzenia. I on w ogóle, powiem Wam, że fajnie jako wykończenie, bo daje taki efekt na skórze, taki gloss skin, naprawdę przez prawie cały dzień. On jest taki żelkowy bardziej, no taki lotion po prostu, taki żel bezbarwny. Na pewno daję temu wszystkiemu czas, nie poszłabym teraz i od razu nie nałożyła makijażu, tylko dałabym temu czas. Przed wyjściem na dwór jeszcze nakładam SPF. Dołożę za chwilkę. I na zakończenie porannej pielęgnacji filtr 50, to jest Skin 79. Bardzo fajny filtr, świetnie nadający się pod makijaż lub bez makijażu, dlatego że pozostawia też Waszą skórę bardziej taką promienną. Naprawdę bardzo polecam, a pamiętajcie, że filtr 50 to jest jedyny i najlepszy krem przeciwstarzeniowy, jaki tylko może być, tak? Jeżeli chronimy tą naszą właśnie skórę. Ja teraz go nie nałożę, dlatego że na razie nie zamierzam wychodzić z domu, ale przed wyjściem z domu pod makijaż nakładam ten właśnie filtr i bardzo serdecznie go polecam, jeżeli macie też jakieś takie filtry, dlatego że ten jeszcze trochę i będzie mi się kończył i albo zamówię znowu ten, ja go mam z Hebe. Ostatnio nawet w sumie była fajna promocja na niego, ale już nie zdążyłam, jak już byłam w Hebe, to ta promocja się skończyła, to dajcie znać. Jak macie też takie fajne, wiem, że ten z aloesem, ten taki zielony, nie wiem z czego on jest, z holika może, też fajnie się sprawdza, ale jeżeli macie coś też takiego dostępnego bardziej drogeryjnie, to dajcie znać. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o moją pielęgnację. Widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy... Dobra, jesteśmy w sypialni i przetestujemy sobie razem dwie nowości u mnie. Bronzer z AA Wings. Mam nałożony podkład, pod podkład oczywiście SPF i tą bazę rozświetlającą z Catrice. Bronzer i on ma tylko jeden kolor. Ja już go, powiem Wam szczerze, używałam. Ja się w nim zakochałam, ale chcę pokazać go Wam, jak wygląda. Cały czas go teraz używam, znaczy no, może nie malowałam się jeszcze zbyt wiele razy, ale bardzo mi odpowiada kolor, formuła jest w ogóle taka fajna do wyblendowania. Także rozcieram gąbeczką. Ja Wam powiem, że ja go nawet troszeczkę dokładam. Dobra, roztarty. On naprawdę wystarczy parę razy dotknąć i on się pięknie rozciera. Ja go troszeczkę dokładam. Teraz nałożę sobie róż. Właściwie tego różu nie kupowałam, dlatego że nie widziałam tak testera i nie wiem, czy go kupić czy nie, bo one są, nie wiem czy nadal, ale były w Rossmanie w fajnej promocji, bo one z 55 chyba na 30 zł. Także, ale zobaczcie jaki ładny daje, taki naturalny kolor, no prześliczny, naprawdę prześliczny. Nałożę sobie róż i zaraz przejdziemy do korektora. Ok, róż nałożony. To jest ten oczywiście mój Ezrer w kolorze, od razu może powiem, Joy. Ja mam w kolorze Joy. No i teraz słuchajcie, korektor. Korektor znam i w ogóle tak, powiem Wam, że w sklepie, jak patrzyłam na ten korektor, to mi się wydawało, że on jest tak mega jasny, że prawie biały, ale tam jest strasznie jasne światło, szczególnie przy tych szafach. I ja mam kolor 04 Warm Nude i to jest ta wersja korektora z NARB, znam Pro Shaping Concealer.
Planuję jeszcze kupić, znam ten z efektem botoksu, ale zobaczcie, on wcale nie jest taki jasny, jak mi się wydawał tu w opakowaniu. Dzisiaj go będę w sumie tak pierwszy raz używała, także nie wiem do końca, jak on się zachowuje. Zobaczymy sobie. I w ogóle to NAM to ma taką jasną kolorówkę. Normalnie prawie białe ma niektóre te korektory. I jeszcze korektor, który bym chciała zobaczyć sobie, to jest nowość z Glam Shopu, ten zakrywacz. I tam chyba bym tą jedynkę wzięła. Zaraz się przybliżę, żeby zobaczyć, jak on z bliska, albo nie, wezmę sobie lusterko mniejsze. Dobra, weźmy lusterko, czy trzeba coś dołożyć? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie, nieprzesuszająco. I u mnie zawsze w lewym oku, pod lewym okiem, zawsze to zaśnienie jest większe, widocznie dół jest głębszy. I jest to zaśnienie takie mocniejsze. Dodatkowo sobie obczyszczam też korektorem wszystko. Tutaj wiecie, jak gdzieś tam róż za wysoko, bronzer za nisko i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I teraz też jeszcze Wam nie pokazywałam w akcji. Ten puder znam. To jest Cotton Candy Under Eye Powder. To jest oczywiście taki malutki puder pod oczy, też znam. Wiecie, że ja mam problem z pudrami pod oczy. Jest mało, które lubię, tak naprawdę. Ten puder zdążyłam użyć dwa razy, dzisiaj będzie trzeci raz i jak na razie, słuchajcie, jestem na tak. Daje piękny efekt, taki jak dawał mi ten, czyli takie tylko przypudrowanie, lekkie ściągnięcie błysku, ale absolutnie nie jakieś mocniejsze obciążenie. Fajnie, bo jest to no, produkt, który gdzieś tam jest cały czas w sprzedaży, nie jest wycofywany. Ja ogólnie biorę niedużo też takiego pudru, ale naprawdę spoko wygląda. No używam go teraz cały czas, no i zamierzam go używać cały czas. Jeżeli tak jak ja macie właśnie problem z tą okolicą, ja sobie znowu nie wyobrażam nie przypudrować korektora, po pierwsze, bo nie lubię, żeby tutaj mi się aż tak błyszczało, po drugie, będzie mi wchodził w załamania, bo ja mam tendencję do tego, że wchodzi mi gdzieś tam właśnie w załamania i wtedy lubię, żeby to było po prostu przypudrowane. To ja mogę takim osobom, czyli albo cera dojrzała, cera właśnie sucha okolica pod okiem, to mogę polecić ten puder. Znajdziecie go w szafie NAM. Nie daje takiego matu, ale zobaczcie, jak ładnie wygładził okolice pod okiem, kiedy się nakłada. Ja też właśnie po to nakładam puder, bo bez pudru to widać to moje załamanie, a puder je tak wygładza optycznie. No i dobra, tyle z moich nowości ostatnich kosmetycznych. Idę kończyć sobie makijaż. Jesteśmy w Mielnie, w ogóle jest tak przepięknie, jest tak ciepło, jest 18-19 stopni. Mi w tej kamizelce jest w ogóle nawet gorąco, naprawdę jest przepięknie. Nie jest takie czyste niebo, jest trochę chmur na niebie. Wieje taki dosyć przyjemny w ogóle wiaterek, który... Mogę coś powiedzieć? Słuchajcie, ludziska, tu jest płaszczka! Już nie wiem, co chciałam powiedzieć. No, w każdym razie jest pięknie ciepło, naprawdę ludzi też już jest trochę, spaceruje, ale jeszcze nie jest, wiecie, taka godzina, że ludzie pokończyli pracę.
bo jest przed trzecią, myślę. Przepięknie dzisiaj już.